Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 5. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Wszystkich uczestników obrad sesji informuję, że obrady Rady Powiatu Bartoszyckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informacje te podaję wypełniając dyspozycję artykułu 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE ogólne rozporządzenia o ochronie danych. Bardzo serdecznie witam zgromadzonych gości. Jest nas oprócz Wysokiej Rady także dużo gości. Niektórych z Państwa przywitam z imienia i nazwiska, innych tak ogólnie. Bardzo dziękuję oczywiście za przybycie. Witam serdecznie panią Katarzynę Zagajewską-Sycz, przewodniczącą Rady Miasta Bartoszyce. Witam panią Irenę Wołosiuk, burmistrza Sępopola. Witam serdecznie pana Zbigniewa Filipczyka, burmistrza Bisztynka. Witam serdecznie pana Marka Lilińskiego, wiceburmistrza Bartoszyc. Witam serdecznie pana Piotra Łazara, wiceburmistrza Sępopola. Witam w sposób szczególny może w dniu dzisiejszym pana Sławomira Wójcika, dyrektora Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach wraz z zarządem. Witam serdecznie kierowników jednostek powiatu bartoszyckiego. Jest także pani dyrektor sanepidu weterynarii. Tak dostrzegam z tego miejsca. Witam wszystkich bardzo serdecznie, że znaleźliście państwo czas pomimo pogody pięknej, letniej, być może nawet okresu urlopowego. I na sam koniec oczywiście witam panią starostę z zarządem na dzisiejszej sesji i Wysoką Radę podczas tych obrad sesji Rady Powiatu. Teraz mamy punkt sprawdzenie kworum. Bardzo proszę. Jeszcze jedna osoba jest. Dziękuję bardzo. Informuję Państwa, że Rada może podejmować uchwały. Kworum mamy, nie ma dwóch osób, które są z powodów jakby osobistych nieobecne. W związku z dostarczonym porządkiem obrad chciałbym go odczytać, dlatego że nastąpi pewna mała korekta. Mamy tam na wyświetlone. Proponowany porządek obrad został Państwu dostarczony. Jest 9 punktów, jeśli mogę prosić o wyświetlenie. I w punkcie 7 chciałbym zaproponować brzmienie nowe tego punktu. Uroczyste pożegnanie dyrektora szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. I to wszystko. To ta zmiana proponowana. Czy jest na to zgoda? To prosimy o przegłosowanie tej zmiany, a potem porządku jeszcze drugi raz. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Jest zgoda, dziękuję bardzo. I jeszcze raz przegłosujmy całość zmienionego porządku posiedzenia. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Wysoka Rada przyjęła porządek posiedzenia. Czwarty punkt. Przyjęcie protokołu obrad 4. sesji Rady Powiatu. Protokół był wyłożony w Biurze Rady. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie ma. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Bardzo proszę panią starostę Elżbietę Zabłocką.
Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie, zanim przedstawię sprawozdanie, chciałabym bardzo gorąco pożegnać jedną z naszych wieloletnich pracownic. Niestety pani Ani nie ma dzisiaj z nami ze względu na stan zdrowotny. Nie pozwolił jej tutaj z nami się pożegnać osobiście, ale mamy dzisiaj, gościmy dzisiaj męża pani Ani i siostrę. Bardzo Państwu dziękuję, że jesteście z nami. Chciałam bardzo serdecznie, przekażcie pani Ani, że bardzo gorąco dziękujemy jej za te wszystkie lata pracy, za to, że wspierała nas swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Życzymy pani Ani naprawdę moc zdrowia, bo teraz dla niej jest to najważniejsze i wierzymy, że wszystko skończy się dobrze i że pani Ania jeszcze przyjdzie z nami się osobiście pożegnać. Przeczytam podziękowanie od nas. Pani Anna Kozieniec, z okazji przejścia na emeryturę chcielibyśmy podziękować za wszystkie lata pracy, zaangażowania i poświęcenia. Życzymy zdrowia, szczęścia i wielu radosnych chwil na nowym etapie życia. Słuchajcie, emerytura to jest tak naprawdę rzeczywiście nowy etap życia i miejmy nadzieję, że pani Ania będzie w pełni się z tego cieszyła. Zapraszam tutaj siostrę i męża. Druga część pożegnania będzie później, także bardzo dziękuję. Poczekaj, Geniu, proszę cię bardzo, ja przekaż. Ty już do tego. Zdrówka życzę. Także proszę przekazać pani Ani, tobie daję. I tu siostra pani Ani prosiła o głos, także przekazuję na chwileczkę mikrofon. Dzień dobry Państwu. Wypada się przedstawić. Moje nazwisko Genowefa Majkowicz. Obok mnie stoi Eligiusz Kozieniec, mąż Anny Kozieniec, która jest dzisiaj nieobecna, a którą Państwo żegnacie. Odchodzi na emeryturę po 45 latach pracy. Pozwólcie Państwo, że w imieniu siostry przeczytam kilka zdań. A naprawdę jest to kilka zdań, bo zawsze była oszczędna w słowach, do współpracowników, pracowników oraz szacownego grona. Drogie koleżanki i koledzy, nic tak nie łączy ludzi jak wspólna praca. Choć dziś nie mogę zrobić tego osobiście, pragnę podziękować Wam za lata wspólnej pracy. Dziękuję wszystkim starostom, którzy piastowali to stanowisko w starostwie powiatowym. Dziękuję Wojciechowi Prokockiemu, Zbigniewowi Nadolnemu, sekretarzowi powiatu świętej pamięci Andrzejowi Rymko, Jerzemu Bacharowi, Tadeuszowi Mikicikowi, pani sekretarz Aleksandrze Siemaszko, Zbigniewowi Pietrzakowi, który zachęcał nas do pracy w starostwie. Serdecznie dziękuję za codzienne wspólne działania na rzecz powiatu wszystkim pracownikom i współpracownikom. Spędziliśmy ze sobą kilka owocnych i ciekawych lat. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani Geniu. Przejdę do sprawozdania z działalności zarządu powiatu pomiędzy 4. i 5. sesją Rady Powiatu. To jest 28 czerwca a 30 lipca 2024 roku. Przepraszam, bo się też wzruszyłam i... W powyższym okresie zarząd obradował na dwóch posiedzeniach, to jest 23 i 29 lipca 2024 roku, na którym podjęto następujące uchwały.
Uchwała nr 7 łamana na 19 łamana na 2024 z dnia 23 lipca 2024 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu bartoszyckiego za drugi kwartał 2024 roku. Uchwała nr 7 łamane na 20 łamane na 2024 z dnia 23 lipca 2024 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2024 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Kwotę pożyczki oszacowaliśmy tak w miarę realnie na 17 900 000 zł i będzie ona przeznaczona, tak jak wyżej czytałam już, na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Traci moc uchwała z numer 3 łamane na 12 łamane na 2024 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 4 czerwca 2024 roku. Uchwała nr 7 łamane na 21 łamane na 2024 z dnia 23 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia pracownikowi starostwa pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu. Tutaj upoważniliśmy, zarząd upoważnił Aleksandrę Siemaszko, sekretarza powiatu, do składania w imieniu powiatu oświadczeń woli, dlatego że czasami potrzebne są dwie zgody. Nie zawsze ja i pan wicestarosta jesteśmy na miejscu, stąd też upoważnienie dla pani sekretarz. Uchwała nr 7 łamane na 22 łamane na 2024 z dnia 23 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imieniem Kresowiaków w Bartoszycach. Upoważniono pana Jerzego Dziemieńczyka, dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imieniem Kresowiaków w Bartoszycach, do składania w imieniu powiatu bartoszyckiego oświadczeń woli związanych z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły, w szczególności dotyczących pielęgnacji, wycinki drzew i krzewów oraz nasadzeń. Uchwała nr 7 łamane na 23 łamane na 2024 z dnia 23 lipca 2024 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, i tu powołaliśmy dwie komisje. Uchwała nr 7 łamane na 24 łamane na 2024 z dnia 23 lipca 2024 roku w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci branżowa szkoła pierwszego stopnia w Zespole Szkół w Górowie i Ławeckim. Zarząd powiatu zaakceptował propozycję dyrektora Zespołu Szkół w Górowie i Ławeckim i z dniem 1 września w branżowej szkole pierwszego stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Górowie i Ławeckim uruchamia kształcenie w nowym zawodzie mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych. Uchwała nr 7 łamane na 25 łamane na 2024 z dnia 23 lipca 2024 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Strzelnica w powiecie 2024. Postanowiono przystąpić do realizacji projektu Strzelnica w powiecie 2024 na utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imieniem Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Uchwała nr 7 łamane na 26 łamane na 2024 z dnia 23 lipca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imieniem nr 2 imieniem Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Tutaj słuchajcie, ponieważ nie ma jeszcze strzelnicy, ale niestety musieliśmy mieć i regulamin, i całe postępowanie do tego, żebyśmy mogli wystartować w konkursie, stąd też regulamin jest jeszcze przed strzelnicą. Uchwała nr 7 łamane na 27 łamane na 2024 z dnia 23 lipca 2024 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 57 łamane na 166 łamane na 2020 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zawarcia umowy cywilnoprawnej z kandydatem wybranym w drodze konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Tutaj w tej uchwale napisaliśmy, jest aneks do umowy o pracę pozwalający rozwiązać każdej ze stron umowę na dwa dni.
Uchwała nr 8/28/24 z dnia 29 lipca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia petycji użytkowników drogi powiatowej nr 1513N i nr 10 i nr 11, czyli następna uchwała nr 8/29/24 z dnia 29 lipca 2024 roku i też jest petycja w sprawie drogi. Obydwie petycje zostały rozpatrzone, zostały przekazane odpowiedzi na te petycje. Dotyczyły one oczywiście naprawy i przebudowy dróg. No niestety na ten rok nie mamy już przewidzianych na to środków. W związku z tym będą to petycje, które będą rozpatrywane do budżetu na 2025 rok. Uchwała nr 8/30/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku w sprawie wyznaczenia i upoważnienia realizatora umowy ze strony powiatu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyznaczono Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako realizatora zadania wykonywanego w ramach programu wyrównywania różnic między regionami 3 oraz upoważniono dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Brygidę Adamaitis do wykonywania obowiązków jednostki samorządu. Uchwała nr 8/31/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku w sprawie odwołania dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach oraz wypłatę odprawy. I uchwała nr 8/32/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku w sprawie powierzenia obowiązku dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. I tutaj zarząd do momentu ogłoszenia i wyłonienia w ramach konkursu powierza obowiązki panie Beacie Deka, którą przedstawimy wtedy, kiedy pani Beata będzie z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani starosto. Czy do informacji pani starosty są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w związku z tym do punktu 6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach. Mamy tutaj 3 uchwały. Tuż przed posiedzeniem Rady Powiatu odbyły się posiedzenia 2 komisji. Komisje te wysłuchały informacji pana skarbnika. W związku z tym, że to są uchwały sensu stricte budżetowe, w związku z tym mam pytanie, czy do projektów uchwał komisji wypracowały opinię? Pytam komisję budżetową. Tak, komisja wypracowała opinię pozytywną i wszyscy głosowali jednogłośnie za zmianami w budżecie. W przypadku drugiej komisji, Komisji Bezpieczeństwa, też wypracowano opinię? W przypadku Komisji Bezpieczeństwa również te projekty uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie. Wszystkie obecne osoby pozytywnie głosowały za opiniowaniem tego projektu. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. W związku z tym przechodzimy do pierwszego projektu uchwały. Uchwała zmian w budżecie powiatu na rok 2024 rok. Czy do tej uchwały są jakieś pytania? Bo mamy punkt taki, dyskusja. Jeśli nie widzę, to tylko najważniejsza rzecz. Odczytam numer uchwały i dochody po zmianach, żebyśmy wiedzieli, jakim dysponujemy budżetem. Projekt uchwały nr 5/38/2024. Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 lipca 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024 rok. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje, i istotne elementy: dochody powiatu po zmianach tej uchwały wynoszą 184 341 369. Dochody bieżące w wysokości 125 419 088 57. Dochody majątkowe w wysokości 58 922 212,12 zł. W związku z tym
po zmianach w planie dochodów mamy następującą kwotę. Wynoszą wydatki 223 miliony 696 486,77 złotego. I w tym wydatki bieżące 133 miliony 183 571,98 złotego. Wydatki majątkowe w wysokości 90 milionów 512 914,79 złotego. I w tych zmianach istotne elementy to są zadania inwestycyjne, zadania przebudowa drogi miejscowości Kinkajmy na odcinku drogi wojewódzkiej 592 Jezioro Kimkańskie przechodzi na zadanie rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa w wysokości 80 tysięcy złotych. Zadania modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingu na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 gmina miejska Bartoszyce na zadanie utworzenie wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem w zespole szkół ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach w wysokości 55 tysięcy 200 zł. Punkt drugi, udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji przez gminę Bisztynek na zadanie remont drogi powiatowej 2580N nowe osiedle w Bisztynku w wysokości 33 tysiące złotych. I oczywiście jest sporo przeniesień między paragrafami, jak to jest podczas sesji. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Jeszcze jeden głos. Dziękuję bardzo. Informuję, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę zmian w budżecie powiatu na rok 2024 rok. Podpunkt B. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037. Projekt uchwały został Wysokiej Radzie i Państwu Radnym dostarczony. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Opinie są, jak słyszeliśmy, pozytywne. W związku z tym przechodzę do informacji. Uchwała nr 5/39/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 lipca 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037. Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu uchwała, co następuje. Macie Państwo tutaj załączniki. W związku z tym, jak nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Wszystkie głosy są za. I przechodzimy do podpunktu C. Udzielenie pomocy finansowej gminie Bartoszyce. Projekt uchwały nr 5/40/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bartoszyce na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się gminie Bartoszyce pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 80 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu powiatu bartoszyckiego na rok 2024. Szczegółowe warunki i termin udzielania dotacji oraz zasady jej rozliczania określi zawarta umowa między powiatem bartoszyckim a gminą Bartoszyce. Do zawarcia umowy upoważnia się zarząd powiatu bartoszyckiego. Traci moc uchwała wcześniej podjęta 28 czerwca 2024 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej oraz biuletynie informacji publicznej powiatu bartoszyckiego. Jeśli nie ma pytań, opinie są pozytywne. A bardzo proszę, pani starosto. Szanowni Państwo, ja chciałam tylko wyjaśnić, że nie jest to nowa dotacja, tylko jest to zmiana zadania.
to, co wcześniej, tą dotację, którą przeznaczyliśmy wcześniej na drogę Kinkajmską. Pan wójt poprosił, żebyśmy zmienili zadanie na drogę w Dąbrowie. Jest to nasza droga, którą w tej chwili remontujemy, a więc zasadne jest, żeby przy tej drodze zrobić nowe oświetlenie. Stąd też nasza dotacja. To jest tylko zmiana. To nie jest nowa dotacja, tylko zmiana zadania. Dziękuję. Dziękuję. To w takim razie pozwolę sobie wtrącić jedną rzecz. Ta druga kończy się w Nalikajmach. Sołtys sołectwa Nalikajmy zwrócił się do pani starosty z prośbą o dokończenie tego procesu inwestycyjnego i droga od Bartoszyc przez Dąbrowę aż do Nalikajm. Mam nadzieję, że będzie zakończona i cała ta droga zostanie skończona. Przechodzimy zatem do głosowania. Bardzo proszę. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jeszcze tam jedna osoba. Dziękuję bardzo. Wszystkie osoby za przyjęciem tej uchwały. Proszę państwa, wyczerpaliśmy punkty dotyczące podjęcia uchwał. Przechodzimy do 7 punktu. Uroczyste pożegnanie dyrektora szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Informuję państwa, że ten punkt będzie się składał z takiej formuły. Otóż poproszę o zabranie głosu najpierw panią starostę Elżbietę Zabłocką, następnie poproszę o zabranie głosu pana dyrektora Sławomira Wójcika i ogłoszę kilkuminutową przerwę, żebyśmy każdy, kto chciałby pożegnać pana dyrektora, mógł to zrobić osobiście czy w grupach. Panie dyrektorze, bardzo proszę pana tu do nas. Panie dyrektorze, spędził pan w naszym szpitalu szmat czasu. Tak naprawdę to, jak szpital wygląda, jest ogromną zasługą pana, za co niezmiernie dziękujemy. Ja mam nadzieję, że pan się ze szpitalem nie pożegna, że będziemy pana w szpitalu widzieli, spotykali się i że będzie pan nam służył swoją radą, pomocą. Także ogromnie panu dziękuję za te 11 lat dyrektorowania, za owocnego dyrektorowania. Życzę panu, bo wiem, że pan zamierza też przejść na emeryturę, żeby ten nowy rozdział był rzeczywiście bardzo fajny, bardzo owocny w nowe doświadczenia. Także wszystkiego dobrego, panie dyrektorze, i bardzo, bardzo dziękujemy. Tu jeszcze przeczytam tak na... Tu na pamiątkę, taką mam nadzieję już wieczną pamiątkę, mamy grawer, przeczytam ten grawer. Szanowny pan Sławomir Wójcik, dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach, dziękujemy za wszystkie lata pracy, zaangażowanie, profesjonalizm, poświęcenie oraz codzienny trud włożony w pracę. Życzymy zdrowia, spokoju oraz dni pełnych radości. Wicestarosta Paweł Wójcik i starosta powiatu bartoszyckiego Elżbieta Zabłocka. Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, serdecznie dziękuję za te wszystkie lata, które poświęcił pan. Bardzo dziękuję. Zdrówka życzę i też bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Pani Starosto, Panie Starosto, Szanowni Państwo Radni, drodzy goście, Szanowni Państwo. Szczerze mówiąc, to jestem trochę zawstydzony. Nie spodziewałem się aż tak uroczystego pożegnania. Bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję. Cóż, dyrektorem się bywa. Coś się zaczęło, coś się musi kiedyś skończyć. Proszę państwa, 11 lat minęło. Przez te 11 lat starałem się pełnić tą swoją funkcję z możliwie największym zaangażowaniem dla dobra tego szpitala, dla dobra pacjentów, którzy leczyli się w tym szpitalu. Robiłem to tak, jak potrafiłem. Co się, proszę państwa, nie udało?
Może zacznę od tego. Nie udało się naprawić finansów szpitala. O powodach tego mówiłem już wielokrotnie, ale chciałbym jednak stwierdzić to. Tak duży szpital, szpital wieloprofilowy, szpital ostry, nie może funkcjonować samodzielnie. Nie może funkcjonować bez wsparcia zewnętrznego, czy to wsparcia społecznego, politycznego, czy też wsparcia finansowego. Ja często powtarzam takie stwierdzenie mojego świetnego kolegi, nieżyjącego już niestety, Janka Michaliszyna, który mówił, że szpital to nie jest fabryka śrubek. I naprawdę, w tym jest bardzo dużo racji. Nie można szpitala traktować jako przedsiębiorstwa, które ma się sfinansować, ma się zbilansować, ma zbilansować swoje przychody i wydatki. Myślę, że nikogo tutaj nie obrażę, ale to tak jakby kazać straży pożarnej finansować się z ugaszonych pożarów. No jest to chyba awykonalne, a my też jako służba zdrowia jesteśmy właśnie tą służbą. Proszę Państwa, szpital może skonsumować tak naprawdę każde pieniądze. To są nowe technologie, które wchodzą, i diagnostyczne, i lecznicze. Niestety każda taka technologia, każda nowa technologia to są ogromne koszty. Robiąc to, co robiliśmy w tym szpitalu, robiliśmy tak jakby z tą ideą, która nam przyświecała, żeby gonić cały czas nowoczesność. Gdybyśmy się na chwilę zatrzymali, byśmy zostali daleko, daleko z tyłu. Pomyślcie Państwo, jeszcze parę lat temu nikt nie wiedział, co to jest e-zdrowie. Teraz chyba z e-zdrowiem każdy, który wykupował jakieś leki w aptece, już się z tym spotkał. Telemedycyna. Parę lat temu nie myśleliśmy o tym, że będzie można uzyskać poradę lekarską przez telefon. Całe opisy diagnostyczne, również z czego korzysta nasz szpital, to jest telemedycyna, proszę Państwa. Robotyka, która wchodzi, i coś, co nas czeka. My nawet już, co prawda, takie nieśmiałe rozmowy, ale na temat wprowadzenia robotyki do naszego szpitala w zakresie wykonywania protez już podjęliśmy. Co prawda rozmowy pierwsze i rozmowy nieśmiałe, ale coś, co na pewno w najbliższym czasie nas czeka. Coś, co się wydaje w tej chwili mało realne, mało osiągalne, bo to jest wydatek kilku milionów złotych, a Narodowy Fundusz póki co nie kwapi się inaczej wyceniać procedur wykonywanych przy pomocy robotów. Ale na pewno jest to przyszłość i to, proszę Państwa, przyszłość nieodległa. Sztuczna inteligencja. Kolejne wyzwanie. Tutaj też podjęliśmy już pierwsze rozmowy. Chcieliśmy ułatwić życie naszym pacjentom, wprowadzić sztuczną inteligencję w zakresie rejestracji chorych do przychodni, a szczególnie do nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Wbrew pozorom nawet nie było to takie drogie. Oczywiście rozmowy zatrzymały się na kosztach finansowych, ale to na pewno jest wyzwanie na przyszłość. Coś, co ułatwi życie nie tylko personelowi szpitala, ale przede wszystkim pacjentów, którzy nie będą musieli się tłoczyć w kolejkach. A co się, proszę Państwa, udało? Udało się wszystko inne. Zbudowaliśmy szpital naprawdę duży, w miarę nowoczesny. Oczywiście nie pozbawiony mankamentów, bo ten proces modernizacji szpitala trwa, proszę Państwa, cały czas. Ale szpital, proszę Państwa, to nie tylko budynek, to nie tylko infrastruktura, to nie tylko sprzęt, ale szpital to też ludzie.
I udało nam się zbudować doskonałą załogę. Naprawdę, wszyscy ci, którzy do tego szpitala przychodzą, pracownicy z zewnątrz, cenią sobie ten szpital, że tutaj naprawdę jest dobra atmosfera. I to jest ta wartość dodana tego szpitala. Właśnie załoga, właśnie ludzie, którzy w tym szpitalu pracują. Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu podziękuję moim najbliższym współpracownikom. Mirce Kamińskiej, Małgosi Jadczak, Grażynie Tarasewicz, Jarkowi Kuperowi. Chciałbym też wspomnieć nieżyjącego Edka Majcherka, z którym zaczynałem pierwsze inwestycje w tym naszym bartoszyckim szpitalu, Jolę Bejnar, Krzyśka Plezińskiego. To są ci moi najbliżsi współpracownicy, z którymi miałem przyjemność pracować. Chciałbym też podziękować wszystkim moim koleżankom i kolegom ze szpitala, koleżankom i kolegom lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, działowi administracyjnemu, pionowi obsługi technicznej, pionowi obsługi gospodarczej szpitala. To jest naprawdę, praca z tymi ludźmi była nie tylko przyjemnością, proszę Państwa, ale może tak to górnolotnie zabrzmi, ale rzeczywiście tak było. Dla mnie to był zaszczyt pracować i zarządzać takim zespołem ludzkim. Proszę Państwa, pozwólcie też, że podziękuję panom starostom, z którymi miałem przyjemność współpracować, panu staroście Prokockiemu, panu staroście Nadolnemu, pani staroście Eli Zabłockiej. Co prawda ta nasza współpraca długo nie potrwała, ale nie mniej. Bardzo dziękuję. A wszystkim Państwu radnym, z którymi miałem przyjemność współpracować, oraz szefom wszystkich instytucji, z którymi szpital i ja osobiście współpracowaliśmy. Myślę, że ta współpraca była naprawdę, jeżeli nie dobra, to bym powiedział bardzo dobra. A co nas, proszę Państwa, czeka w niedalekiej przyszłości? Na pewno czeka nas kolejna reforma szpitalnictwa, bo szpitale w takiej formie, jaka jest w tej chwili, pewnie długo już nie przetrwają. Co parę lat w służbie zdrowia pojawiają się takie modne słowa, a to outsourcing, który wydawał się panaceum na wszelkie bolączki. Okazało się, że nie jest to do końca dobra metoda. Później była restrukturyzacja. Restrukturyzacja, która w wielu przypadkach kończyła się ograniczeniem działalności szpitali czy wygaszaniem pewnych oddziałów. W tej chwili takie piękne słowo nowe to jest konsolidacja. I myślę, że konsolidacja to jest naprawdę dobry kierunek. To jest coś, o czym ja mówiłem od lat i tutaj nawet na naszym podwórku powinniśmy o tym realnie pomyśleć. Podzielić rynek medyczny między tutaj naszych najbliższych sąsiadów, tak żeby szpitale nie rywalizowały ze sobą o pacjenta, nie rywalizowały o punkty, nie rywalizowały o pieniądze, a przede wszystkim nie rywalizowały o personel. No to jest wyzwanie pewnie dla nowego, dla państwa jako zarządu powiatu, dla państwa jako radnych oraz dla sąsiednich powiatów, a szczególnie dla nowej pani dyrektor i nowego zarządu szpitala. Przy którejś z prezentacji, proszę państwa, pokazywałem taki slajd z puzelkami. Tam były dwa takie fajne puzelki, mówiące o tym, że w niedalekiej przyszłości będzie tak, że mali i słabi będą jeszcze mniejsi i jeszcze słabsi. Natomiast duzi i dobrzy będą jeszcze więksi i jeszcze lepsi. I
Pozostaje mi życzyć Państwu, zarządowi powiatu, Państwu radnym, a szczególnie pani dyrektor i nowej pani dyrektor i nowemu zarządowi szpitala, żeby nasz Bartoszycki Szpital znalazł się w tym puzelku tych większych i lepszych. Dziękuję bardzo Państwu serdecznie. Bardzo dziękuję za te miłe słowa, także osobiście dziękuję za podziękowanie. Proszę Państwa, pani sekretarz podchodziła tu w chwili, kiedy wypowiadał się pan dyrektor i prosiła, żeby jednak nie ogłaszać przerwy. W związku z tym, jeśli Państwo goście chcieliby podziękować publicznie przy pulpicie, może burmistrzowi, wójtowie razem, jeśli pani przewodnicząca Rady Miasta, no, szpital współpracował z gminami miejskimi, wiejskimi z terenu powiatu. Bardzo proszę, jeśli ktoś widzi potrzebę wypowiedzenia się publicznego, mikrofon jest otwarty. Jednak nie widzę takiej woli, czyli Państwo osobiście chcecie do pana dyrektora podejść, tak? To w takim razie ogłaszam kilkanaście minut przerwy. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi i wszystkim gościom. Przechodzimy do punktu 8. Sprawy różne. Czy w tym punkcie są jakieś sprawy? Bardzo proszę. Nie widzę. Aha, bardzo proszę. Przytulę się do przewodniczącego. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja korzystając z okazji chciałbym Państwu bardzo podziękować w imieniu naszej koleżanki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach za Państwa wkład. Urządzenia, które jest jej bardzo potrzebne. Tutaj pani Ula, prześlę Państwu zdjęcia tegoż urządzenia, żebyście Państwo widzieli. Porządne urządzenie pomoże jej właśnie w tej chorobie, której się zmaga. Także Państwu bardzo dziękuję za wsparcie w imieniu mojej koleżanki i całego grona pedagogicznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze w sprawach różne jakieś sprawy? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przechodzę do ostatniego punktu, 9. Zamykam obrady 5. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Thank you.